We wczorajszym wywiadzie Kai Rosenkrantz przedstawił kolejne informacje dotyczące Gothica Remake. Kompozytor odpowiadał na pytania zadane przez członków gothicowej społeczności na Discordzie. Tym razem dowiedzieliśmy się o zmianach fabularnych, systemie walki oraz duchu jedynki oraz dwójki w trzeciej odsłonie. We wcześniejszych swoich materiałach przedstawiałem wam informację, że świat pod magiczną barierą ma być mniej więcej taki sam, tyle że niektóre lokacje zostaną wzbogacone o nową zawartość. Kai poinformował nas, że Górnicza Dolina będzie większa o około 10-20%. Jednak jej topografia zostanie niezmieniona. Klimat oryginału ma zostać zachowany przy pomocy odpowiedniej ścieżki dźwiękowej, która będzie nieco odświeżona oraz pojawią się nowe utwory, jak na przykład motyw Gomeza czy Wolnej Kopalni. Nowe kompozycje mają zająć mniej więcej 1/3 całej ścieżki dźwiękowej. Jest to zdecydowanie dobra wiadomość, gdyż pomimo faktu, że soundtrack z jedynki jest świetny i idealnie nadaje się do gothicowego świata, tak jest on zwyczajnie za krótki i miejscami motywy się powtarzają, więc bardzo dobrze, że pojawiają się nowe utwory mające zachować klimat pierwowzoru. Za twarze postaci będzie odpowiadać wewnętrzne studio THQ Nordic, Gate 21, mające spory orzech do zgryzienia, gdyż będzie musiało zrobić unikatowe twarze dla każdej postaci. Nie uświadczymy już ataku klonów, dzięki czemu powrót do Górniczej Doliny będzie znacznie bardziej ciekawszy. Z elementów, które są już niemal w całości gotowe, są części zbroi. Części, gdyż jak wspomniałem w poprzednim materiale, pancerze będą się składać z kilku segmentów, podobnie jak w najnowszych grach RPG. Remake ma też dostać całkowicie odświeżony system walki, który jednak nie będzie przypominać tego z growego dema. Rosenkrantz mówił, że zmianą względem pierwowzoru ulegnie niezbyt intuicyjny ekwipunek, który jest jedną z największych bolączek Gothica pierwszego. Natomiast interfejs w grze nie będzie się zbytnio różnić i nadal ma mieć minimalistyczny charakter. Wiemy, że wraz z rozwojem umiejętności walką bronią jednoręczną lub dwu, będzie się zmieniać styl animacji. Zmienią się natomiast sekwencje ataków, nie będą przypominać tych z jedynki. Alchemia Interactive ma przeprowadzić nagrania motion capture, aby ruch postaci był płynniejszy i mniej drewniany, więc powinny się ucieszyć osoby, którym to przeszkadzał drewniany model animacji. Kai wspomniał, że przy pracy w pierwszym Gothicu również wykorzystano nagrania z motion capture, jednak później niektóre animacje trzeba było poprawiać ręcznie, przez co sprawiały one wrażenie zbyt drewnianych i topornych. System walki nadal pozostaje wielką zagadką i do końca nie wiemy, jak będzie wyglądać, choć kompozytor wyjaśnia, że walka ma być szybsza oraz bezpośrednia, dodatkowo ma być znacznie bardziej taktyczna niż w pierwszym Gothicu. Miejmy nadzieję, że system potyczek zostanie zrobiony w taki sposób, aby w grę grało się zwyczajnie przyjemnie oraz aby była ona wyzwaniem. Rosenkrantz mówi, że dodane zostaną mechaniki, które wyrzucono z pierwowzoru. Możliwe, że do gry dodane będą możliwości rzucania przedmiotami lub wytwarzania strzał. Jeśli jesteście fanami Gothica, to bardzo dobrze wiecie, że z jedynki finalnie wyleciało wiele elementów, więc ciekawie, które miał na myśli Kai. Możliwe, że dowiemy się w następnym Q&A. Kiedy pierwszy raz grałem w Gothica 1, to zaraz po rozmowie z Diego moją uwagę przykuła magiczna bariera. Koniec końców jest to jeden z najbardziej kultowych elementów pierwszej części, więc dowiedzieliśmy się, że twórcy pracują nad tym, aby urozmaicić różnego rodzaju efekty audiowizualne wytwarzane przez magiczny parasol. Według mnie twórcy zdają sobie sprawę, że jeśli grafika będzie szczegółowa, to gracze mogą nie zwracać uwagi na barierę, więc aby uniknąć sytuacji jak w growym demie, projektanci wykorzystują różnego rodzaju efekty wizualne, aby podkoloryzować barierę. Kai wspomina również, że Alchemia zamierza wzbogacić świat pod magiczną barierą. Wszystko to, co znamy i lubimy, zostanie zachowane. Przykładowo, wspomniałem już, że powstaje utwór muzyczny, który usłyszymy wyłącznie w Wolnej Kopalni, więc twórcy zamierzają nieco zwiększyć jej rolę, gdyż jeśli sobie przypomnimy, to oprócz jej odbicia oraz orka niewolnika, to nie dzieje się tam absolutnie nic ciekawego. Dlatego Alchemia stara się w jakiś sensowny sposób urozmaicić tę lokację. Nie zabraknie oczywiście walk na arenie w Starym Obozie. Analizując poszczególne wypowiedzi Rosenkrantza, możemy wywnioskować, że walka na arenie będzie znacznie bardziej rozbudowana. Przypominać będzie ten model, który ostatecznie piranie odrzucili. Z wywiadu dowiadujemy się jeszcze, że twórcy starają się zaimplementować w jakiś sensowny sposób wybory, które odegrają ważną rolę w późniejszym etapie rozgrywki. Sam wybór gildii może mieć znacznie większy wpływ na późniejsze rozdziały, jednak nie jest to takie łatwe, gdyż twórcy muszą zachować umiar, aby nie wiązało się to ze zmianami w głównym wątku fabularnym. Wiemy natomiast, że ważniejszą rolę odegrają przyjaciele bezimiennego, a sama historia ma być bardziej spójna z innymi częściami cyklu. Z tego co udało mi się dowiedzieć, Alchemia może dodać do remake'u nawiązania do modów, jak na przykład Kronik Myrtany oraz wcześniejszych wersji gry, jednak owe nawiązania nie mogą być sprzeczne z ogólnym tłem fabularnym. Już widzę scenę, w której to przyprowadzałem Stone'a do blizny. Na koniec wywiadu Rosenkrantz powiedział, że Arkania nie była prawdziwym gotikiem, ale uwaga, trzecia część też. Otóż kompozytor twierdzi,
że Piraniom nie udało się zachować ducha jedynki, jak i dwójki w trzeciej odsłonie. Z tej wypowiedzi możemy wywnioskować, że w przyszłości ujrzymy remake Gothica 3 zachowującego klimat dwóch pierwszych części, ale jest to tylko moja teoria. Na koniec wspomnę tylko, że kilka dni temu pojawiły się oficjalne informacje dotyczące ceny Gothica Remake. W sklepach z grań pojawiła się cena Gothica Remake na wszystkie platformy. Tak, na PC-ta i konsole nowej generacji gra będzie kosztować około 250 zł. Jednak jedyną rzeczą, która mnie niepokoi, to data premiery. Otóż z kart produktów możemy się dowiedzieć, że premiera odbędzie się w 2023 roku. Nie wydaje mi się, żeby ukończyli grę, która jest jeszcze na wczesnym stadium rozwoju, w trochę ponad rok. Osobiście jestem zdania, że premiera jednak zostanie przesunięta. Tak, to tyle na dziś. Jestem ciekaw, co wy sądzicie o najnowszych informacjach dotyczących Gothica Remake. Piszcie w komentarzach, a my widzimy się już niedługo. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!